No tylko musisz mocno, co nie? Jak ten, dezodorantem sobie łydki no. Robi. Żeby nie śmierdziały łydki od gry. Zaczynamy obóz Just Freestyle w Biskupicach. Mamy tutaj ośrodek sportowy, gdzie trenujemy. Tutaj się Oliwier szykuje do biegu na bieżni. Jest, zaraz. Ty też robisz vloga z obozu? Robię, ale takiego trochę bardziej od prywatnej strony. Aha, to... Nie to, takiego oficjalnego. Ale to będzie publiczny ten vlog, czy prywatny? Publiczny. A, publiczny, prywatny. Tak. Dobra, to wbijajcie na vlog. Zapraszam. Oliwiera, powiedziałbym tutaj... Piotera, nie wiem czemu. To taki link będzie. Tak, tak, tak będzie, będzie. O, tutaj, tutaj. Także zapraszam. Vlog z perspektywy organizatora i z perspektywy uczestnika. Zobaczymy, czy to będzie się zacierać. Tylko organizatora trzeba będzie zablokować, żeby nie widział. Ale leci, ale leci. A widać? Gdzie miejsca? Nie starczy. Hopy, lecę, to tak jest. Jak tam dzisiaj miałeś trening motoryczny? Taki będzie lepszy jutro. Była rozgrzewka. No właśnie. Żeby przestraszyć was. Ja się nie boję. Jak widzicie, to już nie jest Czaplinek, nowe miejsce. Nowy program treningowy. Parę zmian jest. Parę fajnych nowych zmian w ogóle. Mamy takie fajne domki, takie fajne warunki w domkach, że jestem w szoku, że jest tak dobrze. A ma ktoś się? Pompkę? Ja mam pompkę. Wczoraj zrobiliśmy małe zakłady. Obstawiliśmy wynik meczu Włochy-Hiszpania. Każdy miał postawić po jednej słodyczy, jednym cukierku, jednej przekąsce. I kto wygrał? Ja. Ten pan mały wstawił 1-1 jako jedyny i wygrał. Nie umiem zakręcić butelki wody. Duzik był blisko, bo 3-2 obstawił. Odpompowuję piłkę. Ty masz strasznie grube to igłę. Tylko nie złam mi. Masz tak grubo, że nie ma opcji. Dobra. Już troszkę. 20 minutes later. Later. Powiedz mi, skąd masz tę piłkę? Od Maćka, ale i... A to wszystko sprawka. Just Freestyle. A co, wymieniłeś się z nim? Tak, za Wemblejka. A wy jaką byście woleliby piłkę? Wemblejkę czy Atenkę? Atenka. Oddać sobie Atenkę taką. O! Ten gość walczy z Aktatwem. Nie ma! A. Twardy do twardej gardy. A teraz twardy. Piotr twardy. Ale jechał. Twardy. Stale gra. Matko Bosko. Ona ogląda vlogi? Pozdrawiam ją. Babcia też ogląda vlogi, to możesz pozdrowić babcię. Pozdrawiam babcię. Oj, Brzezik. To ja. Stresowałem się. Już przyzwyczaić się, na zawodach będą tak na ciebie patrzeć. No tak będzie na zawodach. Graj. Graj. Krik życia teraz. Aj. Jak już mamy, jakby załóżmy po ATW robię drugiego hopa, nie? To z automatu zawsze na powrót leci. A dobra, nie, to teraz, w sumie... Teraz może siądzie. Tutaj Tomek Sowa próbuje mocnego. Tutaj macie vloga Oliwiera, o którym mówiliśmy. Tak, tak. Już, ale już to krzyżowaliśmy, tego wiesz. Tak. O! Końca. Połowa nowego gówna. Połowa nowego gówna. Czyli? Half new shit. Ja też się może rozgrzeję, pogram z wami. Idzie mi w aparat. O cholera! Pierwsze, nie? Pierwsze, nie? Czaj! A Jezu Maria! Szybciej. No!
zrobiłeś, nie? Nie zrobiłeś? Nigdy nie zrobiłem. Kurde! A czym za... Chleba. Chleba. Ale... Nie! Ale... Kurde, fajnie. Eee! Czeka. Co to jest? Jak to się nazywa? Abbas Akamów. Pokaż plecy, pokaż plecy. Oliwier cię naznaczył. Jak robi takie dwie, to takie się piętno robi z tyłu, nie? Tak, jak ten, jak Leja zrobił, nie? Skatwa do kompa, jak został lepiej. No tak. Wiecie, no nasze ciała, organizmy służą do tego, żeby być gdzieś tam w jakimś stopniu sprawnym i przeżyć. Do tego zostały stworzone, po to jesteśmy gdzieś tam sprawni, szybcy, wytrzymali i te różne rzeczy. Natomiast wy to wykorzystujecie w dyscyplinie sportowej, tak jak inni sportowcy. Im ktoś sprawniejszy, szybszy, bardziej wytrzymały, tym pewnie ma lepsze wyniki w waszej dyscyplinie, jak i w każdej innej. I to też trzeba trenować. To nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest umiejętności techniczne, które uczy was Michał. Ale jest to kluczowe i w pewnym momencie, jeżeli nie będę szybszy, nie będę wytrzymalszy, nie będę umiał pewnych rzeczy gimnastycznych, które też blokuje siła mięśni, no to pewnych rzeczy po prostu nie zrobicie. Dlatego warto gdzieś tam nad tym pracować. A drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że unikacie kontuzji. Tak, jeżeli ktoś z was tam trenuje, nie wiem, 5 razy w tygodniu, 4, to jeden taki trening ogólnorozwojowy, siłowy, szybkościowy powinien być. I on jest konieczny. Jeżeli tego nie robicie, to ja wam gwarantuję, że albo teraz, albo za miesiąc, albo za rok, albo za 5 lat, albo ktoś będzie miał poważny uraz, albo nigdy nie osiągnie 100% swojego potencjału. Potem ja oznaczę ciebie, a spadrzysz mnie i będzie tak śmiesznie. Wlogi do Oliwiera. Wpadajcie na vlogi do... Nie pamiętam, jak się nazywał ten kanał. No trudno, znajdziecie. Pierwszym waszym zadaniem jest tak. Stajemy sobie normalnie, tak jak zazwyczaj stajecie. Najluźniej, czy stoję tak, czy stoję tak. Postarajcie się rozluźnić i stanąć tak, jak zazwyczaj stoimy. I w tej pozycji się zamrażamy. Mateusz ma akurat fajnie, bo ma głowę nad uszy, nad barkami. Taką prawidłową postawą, postawa jest wtedy, kiedy ucho mam nad barkiem, nad biodrem i nad stopą. U was w większości z was. Głowa do przodu, tam lekko głowa też do przodu. Tu u ciebie bardzo mocna głowa do przodu. Pierwszą zasadą jest taką, że musicie sobie cofać tą głowę. Ręka w górę i lecę 5 przysiadów. Tak, żeby ręce utrzymać nad punktem podparcia. Czyli jeżeli jestem w stanie tu utrzymać, może być to ruch. Dobra, lecimy z rozgrzewką. Cały czas tu napięty, łopatka wciągnięta. Ja trzymam wtedy, oporuję. Jak tam wasza stabilizacja, Oliwier? No już jakoś tam działa chyba. Chociaż w sumie nie wiem. Na parę, jeden na parę. Chcę się podlizać Darkowi, bo Darek biegnie w Ranmagedonie. No coś tak. A przecież ja nie biegam? Na obozie Ranmagedon. Na obozie Ranmagedon jest. Czyli na podstawie ułożenia tułowia to urządzenie pozwala wam sobie dać różne obciążenia. I jedziemy. A druga osoba podchodzi sobie do kółeczka. Za mocno od razu, za mocno idziecie panowie. Wyżej troszeczkę, spokojnie. Dawaj, bo oni wiszą, wy macie 8 zrobić. Super, szerzyło. Jak tam? Fajnie, fajnie.